Krzysztof Sarna, Sporty Walki Jork, a ze mną poobijany Maciej Rataj. Siemaneczko. Siemaneczko, no dzisiaj chyba nie pomyśli, wyszedłeś z oktagonu, w zasadzie tuż po walce byłeś bardzo, bardzo zdenerwowany. Kurwiany, byłem przez tą całą bezsilność tak naprawdę w tej walce, wiesz co chodzi. Kurwa, ja mógłbym wejść jeszcze raz, dość jedną walkę, bo w ogóle się nie zmęczyłem, tylko po prostu ta bezsilność jest kurwa gorsza, bo mam dostać wpierdol taki konkretny, niż taki coś, że nie móc nic zrobić, nie? To mnie tak wkurwiło. Ja wiedziałem, że była... Kurwa, miałem w głowie coś takiego, że dwie rundy przeleżałem, ale kurwa, musi się coś odwrócić i kurwa, trzecia runda, muszę postawić na wszystko. Wybroniłem wreszcie kurwa to jego obalenie, chciałem na górze być i kurwa, zawahałem się albo wstać i kurwa, dalej podnosić stójkę, albo kurwa, wchodzić do siad. Wiesz, to było zawahanie, zostawiłem rękę, skręcił do kimury, znam tą technikę, wiem jak z niej wychodzić, kurwa, ale tak się... No kurwa, wiesz, to znam tą technikę, to jest najgorsze. Już chuj. No właśnie, bo tak ogólnie... Byłem, która mi przeszło, kurwa, ale byłem strasznie wkurwiony, bo naprawdę byłem na układany. No troszkę na wyciągnięcie ręki miał. Na zwycięstwo. Każdy inny wynik niż zwycięstwo kurwa nie wchodził w rachubę. Byłem po prostu nastawiony na to, nie? Wiesz o co chodzi? Rozumiem. No gdzieś tak w głosach ludu... Zapraszamy. Hello. Cześć, Krzysztof. Cześć. Się zachowujesz, jakbyś kurwa pierwszy raz mi dzisiaj zobaczyła, przecież kurwa, a Maciek, się witaliśmy kurwa. Nawet po walce ci jeszcze nie zaszło, tak? No, dalej będziesz dla mnie okropny. Kurwa, wiesz co, z kija. Dobra, skoro dołączyła do nas Maluba, to ja chciałbym porozmawiać. To jest pożartuj sobie normalnie. No, chciałbym was zapytać, jak wspominacie nieudany projekt obserwowany. O, nawet nie wiedziałam, że ktoś w ogóle o to zapyta. Bo ja pamiętam, ja oglądałem i pamiętam czas. Są dwa plusy z tego wszystkiego. Pierwsze, że poznaliśmy TikTokerów, z którymi się teraz trzymamy i jesteśmy zajebistą ekipą. No. Elitą, kto ogląda TikToka, to na pewno wszystkich nas zna. Założyliśmy TikToka i prowadzimy tu social media, jest zajebiste. Drugi plus to był kurwa sparring na kostce brukowej, kurwa z Krystianem, kurwa Krychą, Witczakiem, kurwa. Bonus się odwrócił. Nie, jak ma ten? Jak Krycha ma na Wilczak. Wilczak, sorry. Wilczakiem, kurwa. Tak, i on miał w chuj dużo wyświetleń. I ogólnie, kurwa, naprawdę ludzie mówią, o, widziałem ten sparing z Krychą. Jeszcze raz o tym słyszałem, kurwa. I ebebe, od tego zaczął swój kanał nagrywać, od przeróbek, między innymi z tą walką, więc kurwa, ebebe. A minusy? Minusami jest to, kurwa, że Maciek nie miał telefonu przez pół roku. Musieliśmy jeździć na jakieś rozprawy do Zakopanego. Ja otrzymałam reprymendę od TVN-u za moje zachowanie niegodne zwycięzczyni projektu Lady, więc było grubo. Było naprawdę grubo. No, ale takie są uroki streamowania. No cóż. W porządku, słuchajcie. Gdzieś okolice to były Fame MMA 5, Fame MMA 6, coś takiego. Kurwa, jakie te rzeczy wyciągnęły. Poznaliście, widzę ciebie jeszcze raz w życiu. Poznaliście się na domówce u Kasiusza. Ja wiem, ale chłop, jakie rzeczy wyciąga. Jezu, mordo, to no bo ja to oglądałem po prostu i też właśnie chciałbym się cofnąć do tamtych czasów. Streamów, rozumiem. No, można tak powiedzieć. No tak, no poznaliśmy się z Kasiuszem, z tym, z Magdą. Już po twojej walce w zasadzie, to po Fame 6. A teraz, kurwa, walka wieczoru. W skontrolowanym piciu alkoholu z Kasiuszem będę robił main event to będzie. O no właśnie. Rewanż będzie z Kasiuszem. Chyba sprzedałeś. W piciu alkoholu. Czekajcie jeszcze na jutro, bo jutro więcej nowości na Alkomaster. Tak, no właśnie, tak, czy mógłbyś coś więcej jeszcze powiedzieć? Nie, na czym wiem, to się wiem, że to będzie walka wieczoru i będzie rewanż w piciu alkoholu, więc idealnie jestem po walce, zaczynam chyba zaraz treningi robić, nie? No właśnie, zaraz możesz zacząć trenować, ale wydaje mi się, że w piciu to Kasiusz będzie jednak trudnym oponentem dla ciebie. No to wiadomo, nie? Ale Kasiusz też, jak zauważyłeś na streamach, lubi sobie przezgonować dosyć szybko, no. Więc... Może się to zakończyć różnie. Ej kurwa, jak mam być szczery, to teraz w ogóle tego nie rozkminiałem jeszcze ogólnie, nie? Jak to będzie wyglądało i wszystko, nie wiem jakie będą zasady, bo no to jest zadanie sprawnościowe, to nie jest tylko żuchlanie. Tak, tak. No. Będą zawody w piciu, w szybkim piciu, później zadanie sprawnościowe, później następne rundy. Co będzie, nie wiem do końca jaka jest formuła tego, no ale myślę, że projekt kurwa może być zajebisty. Dla ludzi, szczególnie właśnie fanów takich jak ty, streamów, będzie ciekawym czymś do oglądania, nie? Bo to będą takie alko streamy, tylko że no w formie gali, nie? No właśnie, będzie to przełom, zobaczymy jak to będzie. Maluba, ty kilka miesięcy temu na Instagramie wspominałaś, że będziesz walczyć, ale coś na razie cicho na ten temat. Tak, wiesz co, ja podpisałam kontrakt na walkę z Lil Masti.
Ale po tutaj na Hajlik? Tak, na Hajlik, no, ale po walce Limasti w międzyczasie tej charytatywnej na Fenie, tak, no po tym jak rozwaliła Adę Śledź w 15 sekund, jakby wszyscy doszli do wniosku, że Limasti nie może dostać nowicjusza, kogoś, kto nigdy jeszcze nie walczył, tylko po prostu trzeba gdzieś tam mierzyć wyżej. I jak najbardziej ja się z tym wszystkim zgadzam, jak dzisiaj zobaczyłam walkę Limasti, to jestem przekonana, że dostałabym w pierdzie, bo Limasti jest po prostu kotem. To, co zrobiła dzisiaj, to jest po prostu niesamowite. Oczywiście chciałabym się nadal zmierzyć, bo zaczęłam też treningi, przygotowywałam się do nich, też mocno w te zapasy poszłam, ale na pewno no, chciałabym, żeby to była jakaś przeciwniczka, no nie jak Limasti, tak? Ale u mnie wzrostowo jest to też ciężko dopasować, więc zobaczymy. Nie mam na to ciśnienia, wiesz? Ja się cieszę, że dzięki treningom schudłam i gdzieś tam zmieniła się moja sylwetka, że fajnie. A jak będzie jakaś waleczka, to będzie, no i tyle. Ja się nie boję. Powiem ci szczerze, że nawet wiedząc, że byłam na tej przegranej pozycji z Limasti, ja totalnie się nie bałam tego, nie? Po prostu, wiesz, zapierdzielałam i jakoś tam leciało, nie? No ale w sumie lepiej, żebyś dostała jakąś dziewczynę taką, która też zaczęła trenować. Każdy ma gód zwycięstwa, tak, więc... No kurczę, no i Limasti, no to teraz, ja nie wiem kogo dadzą Limasti, no ja pierdzielę, ja nie wiem, ściągnął kogoś z UFC. Teraz, bo ja nawet nie ogarnąłem. Za niego Limasti będzie ten, odklejało jej się jak ten, jak Kasiuszowi, nie? Żartuję oczywiście. Właśnie, Fen, po walce Mateusza Murańskiego ty wyszedłeś do oktagonu i go wyzwałeś, czy były jakieś rozmowy w ogóle po tym, czy to się to tak... jest, chłopie, gruby temat, ale dobra, w sumie tak mieliśmy o tym pogadać. Ogólnie był gruby temat związany z menedżerką, która nas prowadziła, Karla Wolska, jest oszustką. Był temat bardzo taki... Kurwa. Zresztą nie mam tego poukładanego w głowie. Ona jakby była naszą menadżerką i miała zająć się naklejkami na moje ciało. I tak jakby współpracami i tak dalej. No. Tak, wszystkim. Było tutaj parę osób, które miały być naklejone przez nich. Bunio, Luka TV i kto jeszcze? To jest Narcyz. No więc jakby ona wszystkimi miała się zajmować. Poleciała w chuja ogólnie z nami. Przez to, że właśnie miałem mieć tą walkę z Muranem na Fenie, to ona tak jakby reprezentowała Malubę, ale również mnie, więc jakby wysłałem ją, żeby po prostu porozmawiała z Murańskim na temat właśnie tej walki, bo już jak tam nie do końca jakby chciał w końcu iść w te friki, miał budżet na tą galę tylko jedną, ale ona się nie sprzedała, więc jednak nie było takiej. Były rozmowy właśnie z Elite MMA i w ogóle po prostu rozmowy o tej walce i oni się kurwa w sobie zakochali, nie? Z tej historii. Serio, no. I zaczęli właśnie po Elit, polecieli w taki sztos ćpania ze sobą, że ona się odłączyła od wszystkiego i olała wszystkich kurwa współpracy. Ja jestem w chuj pieniędzy przez nią kurwa w plecy. No, jedna z dziewczyn ją teraz poznała nawet. Dwa tygodnie z Murańskim i Fly Chanel, która miała walkę na Fenie właśnie z Limasti, ją pozwała, podeszła, ja poleciała z hajsem i sobie poprzytulała kurwa no, nie wiadomo. No teraz jest, oni są w Gdańsku, siedzą z Muranem. Są razem kurwa i ćpają. Ale to nie jest to, że teraz mówię, że kurwa podjudzam, bo chcę na przykład walki z Muranem, on tak jakby... Nawet tak nie, jakby, ja bym nie chciała, żebyś miał walkę z Muranem, mam obrzydzenie do tej osoby, naprawdę nie chciałabym, żebyś nigdy z nim walczył, wyjebany tak w niego. Ja jestem w Hajlik, mam tutaj kontrakt, on jest w Elite, więc tak jakby nie jest takie podwyższenie, tylko po prostu chodzi o tą właśnie karę. To nie są dymy pod to, żeby była walka, ja uważam, że... To jest tak chujowa sytuacja mieć kurwa na tydzień wyjebany, kurwa być przez sponsorów, kurwa to jest tak stresujące, nie zdajesz sobie sprawy, naprawdę. Wszystkie projekty nawaliły tak naprawdę. Nie? No, więc... Ja wiesz, ja się wszystko poświęciłem w treningi, wiesz, to pieniądze ładowałem w trenera, byłem naprawdę nastawiony na 100% na zwycięstwo, no to chciałem, żeby mi się tak jakby właśnie przez te sponsorskie umowy wszystko pozwracało, żeby wyjść na plus, a to takie kurwa, kurwisko. Chuj, no. Ciekawe, czy ten ojciec Murańskiego wie, co syn robi teraz przez cały tydzień w Gdańsku. Pozdrawiamy pana Jacka. No powiem, że to naprawdę, nie mówiłem o tym ani razu, ale wiedziałem, że to trzeba. Ja nawet myślałam się z nim jakoś skontaktować, czy on w ogóle wie, co syn robi, nie? Teraz, no. Szkoda chłopaka, no ale może się ogarnie. No jest to trudny temat, ale widziałem, że byliście też w Rzeszowie właśnie na Elicie. Tak. I no Mateusz Murański wygrał tam dwie walki. Wygrał, no to wiadomo, nie? No ale ta pierwsza, to powiem ci, że decyzja tak była taka dyskusyjna, wiesz, z Dresikiem po prostu on jakby ogłosili, że z Dresikiem przegrał, no to... No, Mielonidas. Sorry, Mielonidas. No, Lupa mu tak uszkodził szczękę, że już wydaje mi się, że każdy by teraz nie wygrał. Ewa tam mówiła, że właśnie też tam słyszała jakieś narady, że no Muran jakby musiał to wygrać. A, że musiał tam medialnie, no. Że przejebał, ale tak jakby ustawili to pod tym. No właśnie, a wy tam kogoś wspieraliście w tym Rzeszowie, czy nie? Tak, Aimvero.
Queen of Black też, nie? No, Queen of the Black. No, naszych znajomych tam właśnie z TikToka. Ale Julka też, no ta co wygrała z Queen of the Black, też ją znam. Jakby, no fajne dziewczyny, nie? TikTokerki. A Ewę można powiedzieć, już tam wiesz. Tak, ja się znam bardzo dobrze z Ewą i z I Am Vero i powiem ci, że do końca nie wiedziałam tutaj za kim być, ale uważam, że dziewczyny dały naprawdę fajną walkę. Ja zawsze jestem za kobietami, za tymi walkami kobiet. Jakby nie mam nic do Brodnickiej, też uważam, że fajnie się pokazała, no ale jak na mistrzynię świata, no to trochę przypał przegrać z Freakiem. Wiem, że parter to nie jest jej konik, nie, ale mimo wszystko nie jest to słabe. Nie, bo byłem w Alligatorze, widziałem jej po prostu na żywo treningi i wiedziałem, że ma zajebisty ten boks, ale no nie, po prostu, wiesz co, no, tak jakby, no jesteś w stanie to ocenić, po prostu za mało czasu, musiałby więcej czasu na to poświęcić, nie, ja wiedziałem, że wygrali Masty po prostu. Nie? A jeśli się dobrze orientuję, to nie tak dawno jeszcze zdałaś pracę magisterską. Dobry jesteś, i jakie są plany na twoją dalszą karierę? Wiesz co, no jeżeli chodzi o edukację, to tak jak wspomniałeś, obroniłam pracę magisterską, studiowałam pedagogikę. No, jak widzisz, zajmuję się troszeczkę innymi rzeczami w tym momencie, także nie wiem, czy studia gdzieś tam wykorzystam w dalszej karierze, ale na pewno dały mi one dużo, dały mi dużo pewności siebie, choćby nawet jakieś tam wystąpienia publiczne. I przede wszystkim, jeżeli chodzi o tą edukację, to chciałam sama sobie coś udowodnić. Na pewno sprawiłam też bardzo dużo radości mojej mamie, która zawsze w szkole musiała się za mnie wstydzić, bo ja byłam tym uczniem, za którym trzeba było chodzić po dwa razy w tygodniu do szkoły, bo tak rozrabiałam. Więc myślę, że teraz taki hołd oddałam swoim rodzicom tym, że właśnie przyniosłam im tą pracę magisterską, mówię, patrz mamo, a do matury nie chcieli dopuścić, nie? Także spoko, no. Maciek, ty dalej interesujesz się piłką nożną i coś tam obstawiasz, czy raczej nie? Ja nie obstawiam, ale tak, interesuję się piłką nożną. Chelsea teraz ciągnęło Lukaku, więc myślę, że mają taką pakę, że normalnie po mistrza idą. No właśnie, jeśli chodzi o Anglię, to ma tam dołączyć Cristiano Ronaldo, tylko tak jeszcze nie wiadomo, czy do Manchesteru City, czy United. Chyba do United doszedł, wiesz? No coś takiego, ale są jeszcze dużo plotek jest odnośnie City. Najpierw miał iść do City, ale United chyba go kupił. Nie wiem, wiesz co, bo MMA był teraz zafiksowany, teraz nie śledziłem tak piłki, nie? Ale chyba Ronaldo chyba dołączył do United, nie? Może być. No, no właśnie, jeśli mówimy jeszcze o MMA, no to wyszedłeś teraz na ujemny bilans, 1-2, jedno zwycięstwo, dwie porażki, no, co dalej? Wkurwiony jestem. Nie no, mam tutaj kontrakt dalej, tylko no kurwa, no jak wyszedłem raz z chłopem, który ma 50 walk w boksie, a teraz wyszedłem z chłopem, który 6 lat trenuje brazylijski jiu-jitsu i wiesz, tu też jakieś tam zawody robił, wiesz, no kurwa, no ciężko jest przeskoczyć jakby to, ja trenuję dopiero 2 lata, wiesz co chodzi, to jest jakby, no za ciężko to przeskoczyć, wiesz co. Jakby fajnie teraz, nie chcę już podejmować jakichś walk znowu z kimś, kto jest tyle bardziej doświadczony ode mnie, tylko chciałbym właśnie jakiegoś, no freaka prawdziwego, nie jakiś, bo to jest dla mnie pół amator, to oni są półamatorami, to nie są freakowie, ja przegrałem, ale tylko z półamatorami. Z takim freakiem, który by się gdzieś tam przygotowywał, to na pewno bym nie przegrał, nie? No dobra, to ja wam bardzo dziękuję, miło się bardzo rozmawiało, no i życzę wam udanego wieczoru. No dzięki, Byku. Dzięki. Cześć.